podoba mi się to, że mogę grać tą grę, co stworzyłam. I sobie w nią grać potem z przyjaciółmi i relacjonować, kto ma lepszą. Takie fajne uczucie, że gra, którą ty sama stworzyłam, no po prostu mogę w nią grać. No, tylko że nie raz jest trudne. Wcześniej nie wiedziałem, jak się robi gry, teraz już niektóre zrobiłem, taki labirynt, bardzo mi się spodobał. Na czas nawet gry można stworzyć. Odbijanie piłeczki, pułapka dla myszy. Tylko że mi się nie udał, bo przez pułapkę się przegryzała mysz i doszła do przynęty, niestety. Ja jeszcze raz podziękuję. Program Mistrzowie Kodowania pozwala nam kształcić w dzieciach te kompetencje miękkie. Umiejętność myślenia, umiejętność kreowania. Dzieci nagle z użytkowników komputerów stają się twórcami. To jest bardzo ważne. A dla mnie nauczyciela ważne jest to, że uczą się myślenia przyczynowo-skutkowego. Muszą przemyśleć, co zrobić, jak. Jest to kolorowe, proste, nie muszą uczyć się komend na pamięć. Mogą znaleźć klocki, które odpowiadają za daną czynność w duszkach. A później mogą sprawdzić, czy to, co zrobiły, daje jakiś efekt. Mamy nadzieję, że naprawdę już jesteście, będziecie jeszcze większymi programistami. Właściwie, korzystając z takiej okazji, Nie przeszkadzać, programuję. Dalej, ale się tak...